Dobry dzionek. Słuchajcie, bardzo dobry dzionek. Znaczy, może nie taki bardzo dobry, ale jak widzicie, piękna zima. Niestety muszę skończyć za niedługo przed świętami, przed godnimi świętami. Za tydzień Wilijo. Jak to u nas godają szczodry dzień. A mamy nasza miejscowość zasypana śniegiem. Dosyć dużo, za 30-40 cm tego śniegu będzie. Powinienem być dzisiaj na skirajzie. Siostra już skirajzy zaczęła. Ona już sezon wczoraj zaczęła. Ale ja dzisiaj musiałem jednak jechać z tym autem do warsztatu i nie wiadomo, czy będzie ono przed świętami. Bo jeszcze dzisiaj że zobaczył na śniegu, że mi kapie płyn z chłodnicy. No cóż, generalnie rzecz biorąc, auto jest przeznaczone do zakonserwowania. Ktoś powie, no fez nie skoro, no ale terminy są, trzeba się umawiać, trzeba się zapisywać jak do doktora specjalisty, nie? Także narty na razie się oddalają. Rower też się raczej oddalił. Słupków nie będzie. No bo jak sami widzicie, nie ma to najmniejszego sensu łazić po takim głębokim śniegu i szukać jeszcze jakichś słupków. To jest po prostu niewykonalne w tej chwili. Ponoć, że na święta ma być 7-8 stopni nad zerem, więc może w święta jakieś rajzy się trafią. Chociaż moloć, no ale to są jeszcze dalekie prognozy. W każdym razie w Sylwestra mamy zakończenie sezonu rowerowego. I to chyba bez względu na warunki. Nawet jak będzie tak jak teraz, to będziemy jechać. Chociaż to może 3-4 km, ale trzeba będzie sezon zakończyć. No chyba, że będzie loło, no to wtedy będą kredki, jak to się goda. Ale szczerze powiedziawszy, to ja bym wolał właśnie taki krajobrazy, aniżeli jakieś błoto. Tak. W sumie teraz, że doszedł do wniosku, że mogłem sobie wziąć ze sobą skitury, bo jest coś takiego planowane. Skitury w Ligocie i okolicy, no bo jak widzicie, śniegu całkiem. Wiadomo, że to nie jest to samo co skirajza na stoku w górach, czy skitury w górach, ale jak się mimo co się lubi, to się lubi co się ma. Pamiętajcie też, że nie samymi rowerami człowiek czy nartami żyje, są sprawy ważne i ważniejsze. Ja wiem, że wiele razy na temat Audrzech się wypowiadał dosyć sceptycznie, no ale w takich warunkach jak teraz, to auto się niestety przydaje. To jest jego jedyna zaleta, jak dla mnie. Chociaż no, tutaj Kajoidę jest druga, jest odśnieżona, ale trzymano na biało, zresztą lepiej, żeby druga była utrzymano na biało, aniżeli walić by mieli tą solą. Zobaczcie, jak fajnie Ligota zasypano. Jeszcze widzicie, śnieg sypie. Piękne krajobrazy. Mogłoby ta być na godni święta, ale ponoć moloć. A już jak to godą. No auto mo to do siebie, że się psuje, kurczę, i 16 roków już mo. Więc czas pomyśleć o jakimś nowym. Ale przede wszystkim auto do rowerzysty i do narciarza musi być dostosowane. A mianowicie moja opcja jest taka, że auto powinno mieć po pierwsze dzielone siedzenie z tyłu, żeby szło włożyć narty bez konieczności składania całego siedzenia. Oczywiście ktoś powie, no kupce
Jeppel Trigger, nie? Narciarski albo rowerowy, ale wiesz, jest druga opcja, czyli Hawk. Moje auto Hawka nie ma. I jeszcze jest jedna opcja, to przede wszystkim ona musi być w miarę duże, no bo ją 1,90 m wzrostu, więc gnieść się raczej nie chce. Kurczę, piękna ta zima. Jeszcze takie opcje, duże auto Hawk, niedzielne siedzenie, żadne inne pierdoły, jakieś klimy, nie klimy, centralne zamki, jakieś tam, nie wiem, alarmy, no te wszystkie komputerki, to mnie w ogóle nie interesuje, mi wystarczy tylko i wyłącznie podstawowa wersja. Ja autem jeżdżę najczęściej tylko zimą, jak są takie warunki jak teraz. Ktoś powie, no to roba, jak ty jeździsz autem zimą, takie warunki jak teraz, to jak ty pojedziesz do roboty? To jak widzieliście film z ostatniej rajzy, jestem przygotowany na to, żeby jeździć rowerem. Ponadto ja pamiętam, że jak byłem bajtlem, to takie zimy to była norma. Nie był żaden śniegowy Armagedon, tylko po prostu zwyczajna norma. Minus 10, minus 20, a nawet minus 30, to w latach 80. nikogo nie dziwiło. To była norma, a nienormalne było to, jak były zimy bez śniegu. Nagrywam ten filmik telefonem. Oczywiście też mierzę za odległość, jak widzicie, idę z buta. No mogłem chcę wziąć skitury. No tam trzeba było iść główną drogą, a tam jest nawalone soli, a zaraz obok były płoty. Tutaj na skiturach śmiało bym zaszedł. Piękne okolice, pięknie, pięknie. Taką zima ma być, taką zimę ja chcę. Rewelacja. A tam narzekają, że autem się ciężko jeździ, że trzeba odśnieżać. Ja wczoraj musiał odśnieżać dach na garażu, bo mam blaszok, a no już tam się dość solidnie to wyginało do środka, więc trzeba było wyleźć i ściepać śnieg. Śnieg sypie. Kurde, za bajtla to my, to jak była sobota, jest już 9:30 rano, to my sanki, narty i na kępka fajisowo szli. Tam była cała okolica, dziecek co nie miara, teraz dziecka są leniwe, siedzą przed telefonami, przed komputerami, przed tymi elektronicznymi badziewiami. Chociaż ja teraz nagrywam telefonem, kurde, tak jakby chcę trochę szłapy podciął, ale generalnie rzecz biorąc, ja nie uznaję, że to jest jakąś rzecz taką, która same zło generuje, bo ja też przecież telefonu używam, bike, komputer pro, wszystkie rajzy, wszystkie trasy są zapisywane przez aplikację w telefonie, ale nie jestem zwolennikiem, żeby siedzieć z tym telefonem całymi godzinami, włazić w każde miejsce z telefonem, nawet w chałupie niektórzy łażą, bo na przykład w robocie też na przerwę to praktycznie każdy człowiek ma telefon wyciągnięty na stół i coś w tym grzebie. Ja tego nie toleruję. Ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego. Ja w robocie telefon co prawda mam przy sobie, ale go nie wyciągam z kapsy. Bo co to jest za kultura siedzieć przy stole
gdzie są inni ludzie, a tylko gapić się w telefon, nic nie gadać. To lepiej pogadać z ludźmi, a nie gapić się w telefon. Pogadać z ludźmi, pośmiać się, jakieś pierdoły porozprawiać, a nie żeby gapić się w telefon i do jakieś głupie filmy na jakichś TikTokach czy YouTubach. No niestety YouTube to też już taki śmietnik się zrobił. Moje filmy może i są porąbane, ale zawsze lubię pokazywać naturę i pokazywać to tak, jak to faktycznie jest, a nie jakieś tam pierdoły reżyserować i robić z siebie idiotę po prostu, no bo za pieniądze jeszcze w dodatku. Chociaż no Jaś Fasola też zrobił z siebie idiotę za pieniądze, no ale on akurat taki ma zawód, nie? Rowan Atkinson. Zobaczcie, piękna zima. Cudownie to wszystko wygląda. Ja miałem iść z buta wałami, ale wałami i łownicy, ale musiałbym sobie chyba wodery ubrać, żeby iść po tym śniegu. Chociaż kurde, ja się tak zagnął, że ja faktycznie idę na te wały. A mam czas, zobaczymy. Będzie odśnieżone, może ktoś tam chodnikiem przejdzie. Bo śniegu jest naprawdę sporo, jak to zacznie topnieć i deszcz przyjdzie do tego, to będzie niezła jazda. Powiem wam. Ziemia na szczęście nie ma zmarzło, więc jakoś tam damy rada, ale no, będzie cyrk. Ja bym nie chciał, żeby to stopniało. Niech tak jest co najmniej do marca. Takie zimy mają być. Może jeszcze dziś się wybierę na skitury. Jutro na pewno, chociaż idę jutro na nockę do roboty. Droga wewnętrzna. Za moich czasów to drogi nie były solune solum i się robiło kuligi za traktorem. Muszę się do niego wracać. Gdy się tak zagnął, tak jak jeżdżę rowerem, to ten też. No faktycznie może ten wał być nieodśnieżony. I będą jaja. Dobra, na razie odpuszczamy tego wydania. Zobaczymy, co tam jest grane. No i docieram do wału, tam jest most. Wał rzeki i łownica. Słuchajcie, jest trochę słabo. Ktoś tu szedł, ale czy ja tu przejdę? Zobaczcie, co tu się odwalo. Śnieg do buszków nabierę. Będą jaja. Już się nabrał. Ale jest śniegu dużo. Kurde, skitury byś tu się przydały. Tam nie szał. Może tam kto jechał. Z mokrymi szłapami. Ziłownica. Jak to sytuacja wygląda, ale och, lagu to tak. Czy tu coś jechało? Łuk na pewno nie. A może się jakoś uda dojść. Chociaż
sytuacja jest taka, się zapadło mi tyle mocno. Widzę most Brunowie, jest niedaleko w zasadzie. Teraz, kurde, Roma się tu dość coś zapadło, tego śniegu jest dużo, ale może jakoś tam dojdę. Będzie to nie lada wyczyn. Nikt tu nie szedł. Mordę. Widzę akurat w takim miejscu, kiedy jest tego śniegu mieni. Masa sznup będzie. Jest trochę mieni tego śniegu. A, nie ma to jak czasy, jak się chodziło za bajtla do szkoły. Też się po śniegach łaziło, po krzypopach. Nieraz się wpadło nawet. Jakby tam kiedyś była droga, a tam jest droga, tylko że szłoby iść przez pola. Problem jest taki, że będzie jako dziura zasypana śniegiem. Roba wpadnie. Niby do jaja. A tu wiem, że kajś w tym miejscu jest droga na wale. Taka futrówka. Zresztą lesami ją wielokrotnie na moich rowerowych filmach widzieliście. A więc a jakoś zajdziemy. Suwam się trochę, ale damy radę. Mogła sobie gumioki wziąć. Byłoby lepiej. Widzicie? Tam jest droga przez bagno. To by szło przeleć, ale raz, że tam jest krzypopa, tak zwany kanał. No a dwa. No to po prostu tak jak godą o tych dziurach. Kurde, nie, bo to tu jest jednak za dużo tego śniegu. Wracam się. Się mi nabiorą do budków. Żeby tu jeden człowiek przeszedł, to by było git. Wiem, że tam przy tych chałupach jest druga. Nie, nie idzie tu iść. Dobra. No to tutaj, że znaszę taką alejka tu jest. Ja tu nigdy drogi nie widział. Raczej miedza, ale widzę, że tu traktor jakiś jechał. A więc tego śniegu tutaj tyle nie ma. Więc jest to tu ubite i można tu skrócić drogę, bo ja się muszę wrócić od tego wału, bo tam, jak żeście widzieli, nie było szans iść w tym głębokim śniegu. A już poczułem, że mi się tam coś do budka dostało. Ja wiem, za bajtla to mi łazili wszędzie, bo budki przemoczane były, ale uwierzcie mi, przy 10 stopniach mrozu nie jest to zbyt dobra opcja. Może ja się już trochę wygodniej i wybrednie zrobił, ale raczej nie chciałbym przemoknąć w kontekście inauguracji sezonu narciarskiego. Przemoczone szłapy to nie jest dobra opcja. Tu już jest droga asfaltowa, musicie mi wierzyć na słowo. W kierunku Brunowa, kościoła w Brunowie. Wy raczej nie widzicie, ja go widzę,
ale on jest pomalowany na biało, więc zlewo się z tym śniegiem w kamerze. Teraz wam zadam pytanie za 100 punktów. Czy wolicie, żeby tak w komentarzach można odpowiedzieć, czy wolicie taką zimę ze śniegiem, mrozem, bez jakiegoś błota, bez jakichś tam chlapów, czy właśnie taką zimę z deszczem, z chlapą, z jakimś takim marasem? Odpowiedzcie w komentarzach, jeżeli oczywiście chcecie, nikogo nie zmuszą. Moim zdaniem taka zima jest najlepsza, jak teraz widzicie. Chociaż na skirajzy bych pojechał, kurde, pojechałbym. Siostra jest teraz w tej chwili na Czantori w Ustuniu. Słuchajcie, tam jest taka opcja, że Czantoria zainwestowała trochę w stok i pojawiło się oświetlenie na całej długości stoku, także będzie jeżdżenie także wieczorem. Trzeba to będzie wypróbować. I oczywiście, no wiadomo, karnety są drogsze. 10% drogsze karnety jak w zeszłym sezonie. Wiadomo, wszystko drożeje. Wszystko, kurczę, idzie do góry. Wszystkie ceny, inflacje, nie inflacje. No znacie tą propagandę. Nie będę miał o tym gadać. Kurczę, jak ten świat pięknie wygląda, no. Chyba się jeszcze dzisiaj wybiera na skitury. Chociaż dzisiaj jest trochę roboty, jutro na pewno pójdę na skitury, mimo tego, że idę na noc. Ale na noc idę dopiero na 22, więc tak koło 12 to se mogę wyjść na jakieś skitury, tam za 3-4 godziny połazić. Przyjść tak koło 4, no to od 4 do 9, no to wiele to jest, no to się odpocznie, nie? 5 godzin. Poza tym w chałupie to się tylko umiera. Dzisiaj też miałem opcję, żeby wziąć ze sobą rower czy skitury, ale także głodą tam była główna droga i tam nie było szans iść na skiturach, bo tam było wszystko zasolone. Nie pokazywałem tego, no bo tam były chałupy, no wiecie, normalna ulica, nie? Przez wieś. A tak to idę takimi polnymi drogami. One tutaj są asfaltowe oczywiście, ale wolę takie krajobrazy niż wyłazić po tej soli, po tej chlapie i niszczyć szczewiki de facto. Chociaż moje szczewiki już mają 5. sezon, a była taka zima, że ich w ogóle nie założył, bo nie było śniega. Tu się jakieś zwierzęce zloty robiły. No, zwierzęta nie mają łatwo, kurczę, żarcie. Wszystko śniegiem przysypane. No, lekko. Teren prywatny, z tym zgroniony. Tu jest staw w tym miejscu. Ale nie widać zasypany śniegiem. Piękne krajobrazy, kurczę. Każda pora roku ma ten urok w sobie, że jest piękna. A zwłaszcza w górach. Idziemy sobie spacerkiem. Miałem wielkie plany, żeby łazić po górach, żeby trochę z tym rowerem wyluzować. No nie wyszło mi. Kurczę, o, tam się na nas gapią. Zwierzęta lecą, jakieś sarny. Widzicie ich? O. Podziwiajcie się, ile ich tam jest. Na żel wychodzą. Gapią się na mnie. Ile ich tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery.
4, 5, 6. 6. A damy im spokój. Niech se jedzą. A więc rowa se idzie dalej tam. Zwierzęta. Niech se tam jedzą. Szukają tego żarcia. No, paśniki od tego są. Żeby im ułatwić życie w takich warunkach. My ludzie sobie domy rady, a one raczej nie. Właśnie trochę sypie. Widzicie się, ile śladów tu je. Oni tam dali łażą. Oni się nie boją. A ja ich tam nie wydę. Już się zbliżą do Brenowa. Szkoda, że mi ten trawers tam na tych wałach nie wyszedł. No ale za niskie łódki. To są łódki zimowe, no. Powiem wam, że czasem wybrać się na taki spacer to też jest dobra rzecz. Niekoniecznie w takich warunkach. W każdej porze roku trochę się przejść, poruszać te nogi. Nie samymi nartami, nie samymi rowerami człowiek wie. Dziwajcie się, one tam mają młode. Zobaczcie się, one tam. U nich tam jest teraz więcej. Tam no łeb widać tego śniega. A się dziwają na mnie, no. To młode mają. O kurczę, one tam je raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Trzynaście ich tam naliczył. Nie widział wcześniej tyle. Więcej jak 13 jest. A damy im pokój. No i w tym momencie, że się znalazł na granicy Ligoty i Brenowa, tak Szpopka jest granicą. A więc ja jest jeszcze w Ligocie. Przejdę przez mostek. O, sól już dawają. Przepaść szczeliki. Przejdę przez mostek i już jest w Brunowie. Oczywiście stawy, gospodarstwa. U nas to jest normalne. To już jest główna droga w Brunowie. Jest wyjazd z wału, tam kaj to auto stoi, przyjechali na polowanie i te sorki będą odstrzelać. Kurde, może i nie. Jest piękna ta zima. No a główna droga tak wygląda, zresztą no tutaj też by na skiturach nie poszedł, bo widzicie sól i te sprawy. Tam pies zawrzyty w aucie, a już go wypuszczają. Jest pomnik przyrody to drzewo, ten strom po śląsku. Przyjechały chłopy na polowanie. No to jest sezon polowań teraz, nie? Jak ktoś ogląda taki film Powołanie Eugeniusza Kluczniuka, polecam. Jest na YouTubie klub filmu niezależnego z Rybnika, no to może se tam pooglądać o polowanie. Zresztą pan Kluczniok też jest myśliwym i też poluje. Pięknie. Oj, proszę. I nawet nasz autobus się nagrywa. On jedzie ku mnie.
ku mojej chałupie i tam wraca. Szóstka Brunowsko, Szczechowic, Dziedzic. Nieźle. A to nadal Brunów, słuchajcie. Właściwie Brunów i Zabrzeg. Bowiem ten raz jest już w Zabrzegu. Słuchajcie, podziwiajcie się, jak to pięknie wygląda dosłownie. Klimat jest. Piękna zima. Szkoda, że się skończy za parę dni. I tam kaj tej chałupy są, a konkretnie tam kaj to drzewo pojedyncze stoi, tam jest tak zwana górka Fajkisowo. I powiem wam jedno, że jak to, jakby to było w czasach, kiedy ja był mały, ona dzisiaj jest pusto. Tam nikt nie jeździ, tam już są chałupy. To jak ja był mały, tych chałup tam nie było. Wszystkich tych czterech nie było chałup. Tam widzę, jeszcze jedna się buduje. To my tam za bajtla, była sobota, była niedziela, było tyle śniegu co teraz, a nawet i więcej. Całe dnie my tam siedzieli. Jeździliśmy na sankach, jeździliśmy na nartach. Po prostu człowiek spędzał czas na tym świeżym powietrzu. Nie siedział przed komputerem, bo nie było tego. Teraz to nawet przed telefonami siedzą, przed tymi smartfonami. Nie siedzieliśmy w chałupie. Mrozy były, kurczę, po 10, 15, a nawet 20 stopni. Nikomu zima nie było. Wszyscy się tam ruszali. Tam się schodziło pół wsi dosłownie. Dziecek mnóstwo, cała okolica. A i starzy też tam chodzili. I my wszyscy tam jeździli. Skocznie się robiło. Zresztą ja już to kiedyś pokazywał w jednym filmie, kiedy się zaczynała moja narciarska kariera, bo tam jest właśnie to miejsce. Tam się zaczynała moja narciarska kariera, słuchajcie. W wieku 6 lat ja już tam jeździł na sankach, potem dostałem narty. No i się jeździło i nie siedziało się w chałupie. Nieraz się przyszło przemoczanym, nieraz budki były mokre, wszystko. Człowiek był cały mokry, to co się robiło? Haha. Dawało się ubranie do wysuszenia i brało się nowe. I siedziało się cały dzień od, ja wiem, 10 rano, 9 do 9 wieczór nawet. Czasami nawet starzy przychodzili już po nas, żeby my się wreszcie stamtąd wynieśli do spania. Ale widzicie, nie było i żaden nie był chory, kurczę, nic, żadnych covidów nie było, niczego. Jak tam czasem to jakoś grypa miał, ale to tam rzadko kiedy się zdarzało. Dziecka chodziły na kępkę Fajkisową, bo tak to nazywają. Nazywali też wtedy. No i co? No i wszyscy jeździli, na polu siedzieli, a teraz widzicie, nie ma tam nikogo. No fakt, że już są chałupy, ale tam nawet droga już jest, nie? Jak są chałupy, to i droga, nie? Ale wtedy były zupełnie inne czasy, słuchajcie. Fakt, że zimy też były lepsze, ale jakby to było wtedy, teraz to jest tyle śniegu, przecież tu jest dobre 40 cm śniegu, to było nie do pomyślenia, żeby ta górka była po prostu opuszczona. Tam tętniło życie, kurczę. Tam wszyscy jeździli. Nie wiem, ludzie się strasznie zmienili, strasznie schamili, nawet bym powiedział. Wtedy to była inna mentalność, kurczę. Ludzie bardziej równi byli, zżyci ze sobą, a teraz to jeden drugiego by zakatrupił za porę złotych. Ach, szkoda gadać. Pięknie to wygląda, naprawdę. Ten las. Ludzie kiedyś byli bardziej zżyci ze sobą. Jeden drugiemu pomogą, a teraz to kurczę, obgradzają się jakimiś płotami, jakimiś szmatami na płotach, tujami. Jeden na drugiego ani tak dzień dobry za bardzo nie powie. Sąsiady nawet się nie znają, bo jak tu my tu mieszkamy, to ci starzy to są wiadomo z dziada, pradziada. Od bajtla my się tu wszyscy znali. Zawsze, no i jeździli na tych nartach, sankach, na kępkę, szli
żaden tam z nikim się nie wadził, nic takiego nie było. Teraz to ludzie są zupełnie inni. Odwaliło ludziom na dekiel, zwłaszcza teraz przy tej pandemii, to już w ogóle powiedziałbym mocniejsze słowa, no ale się wstrzymię na ten temat, bo ludzie tak zwariowali przy tym COVID-zie. Jeden drugiemu nawet ręki nie chce podać, kurczę, bo już się zarazi, bo ach, co za porąbani ludzie. Dobra, nie będziemy się denerwować, delektujmy się tym, co mamy, bo za parę dni tego już nie będzie. Piękna zima. Taka zima, jak za moich dawnych czasów i za no, starszych ludzi też, no bo zimy kiedyś były takie, a nie jakieś ciaplity i deszcze. Super. I warto wyjść z domu, warto się poruszać, przejść, no na narty, że nie mógł dzisiaj jechać, wiadomo, auto w naprawie, ale to nie znaczy, że człowiek ma siedzieć w chałupie. Trzeba się wyjść, połazić, pospacerować, nacieszyć się tymi widokami i nie słuchać tych pierdów w telewizorze o tych covidach, o tych wojnach wszystkich. No człowiek zgłupieje od tego. Także pozdrawiam wszystkich. I naprawdę ludzie, myślmy pozytywnie, a nie negatywnie. Cieszmy się tym, co mamy. Inni mają gorzej. Albo i lepiej. My mamy to, co mamy i trzeba się cieszyć każdą chwilą, każdym dniem. I każdą minutą. Widzicie tu nasze tereny. Piękna zima. Nasza ulica zasypana śniegiem. Widzicie, śnieg prawie do połowy płotu. A to zgarnięte jest wszystko. O, teraz to pięknie, fajnie. Wszystko wygląda biało. Super. No to ja już się będę z wami żegnał z tej oto śnieżnej, pięknej krainy. Może jakiś, na pewno skitury się tutaj zdarzą. Trzeba to wykorzystać. Jest pięknie. Aby tak było cały czas. Trzymcie się i do zaś.